Jestem. Góra tam. Dobra, gramy. Pogramy jeszcze trochę tym dekiem. Majki w telewizji są w pewnym stopniu takim odmurzeniem. A jeżeli takie dziecko zaczyna naśladować takiego dawnego gimpera, to nie jest wzór dla takich dzieci. Po pierwsze, bajki nie są żadnym odmurzeniem. Nie wiem, co widzisz w smurfach odmurzającego. Po drugie, kanał dla dzieci. Ja mam na myśli dzieci, które mają 3 lata, 4, 5, 6, 7, 8. I takie dzieci nie oglądają gimpera. Gimpera ogląda młodzież w gimnazjum. Może późna podstawówka. Nie, znaczy, tak strzelam, że najwięcej gimnazjum, wczesna liceum i późna podstawówka to jest widownia gimpera. No smurfy nie, ale jest masa tępych bajek. No to już wiesz, leży w... To już leży w kwestii rodziców, żeby puszczać dziecku takie bajki, które nie są... No nie wiem, debilne. Przecież gimnazjum nie ma. No dobra, no ale były, no już nie czekajcie. Myślę, że możesz się mylić, Mati. Myślę, Kusty, że jakbyś napisał... Myślę, że możesz się mylić, Mati, wy, to byłoby mi łatwiej nawiązać jakiś dialog, bo wiedziałbym, o czym piszesz. Teraz są takie gówniane bajki, że aż żal patrzeć. No tak, no ale to dalej uważam, znaczy... Dlaczego my gadamy o bajkach? Powiedziałem, że YouTube to zastępstwo bajek. Więc jak macie gówniane bajki, no to puśćcie się w YouTube'a, gdzie macie piosenkę, na przykład w Zo. Co porabia moja żona w tych godzinach, jak ja streamuję? No, zaskoczę cię i powiem, że śpi. No niech będzie tak. Zazwyczaj. Chyba, że nie z gimpera oglądają głównie, że zaledwo odrosły od ziemi niestety. A wiesz to, bo... Ewentualnie wiesz to z... Witam cię, szaman, bardzo serdecznie moich subskryberów i dziękuję za wspieranie kanału 3 miesiąc rzędu. Welcome to the family, my friend. Ebana grypa. No, grypa nie fajna. Muszę to rozważyć. Mieszkam niedaleko podstawki, rzeki często o gimperze i zakłony Trudalu i innych gadają. Ale to nie jest wykluczeniem tego, co ja powiedziałem, że gimpera ogląda najwięcej osób w wieku gimnazjalnym i późna podstawówka, wczesne liceum. Powiedziałem, że to jest według mnie największa grupa, a nie powiedziałem, że to są jedyni jego widzowie. Więc no też tak... wytrajduję to... Dobiorę chyba. Kurde, czemu dopiero teraz, gościu? Ej. Bo wiem i tyle, nie będę wchodził w szczegóły. Czekaj, ziomek, ziomek, chwilę. Chybaż niż gimpera oglądają gówniarze, co ledwo odrosły od ziemi, niestety. Ja się pytam, skąd ty to wiesz, a ty mi piszesz, bo wiem i tyle, nie będę wchodził w szczegóły? Znaczy, chcesz powiedzieć, że ty oglądasz gimpera? No bo to jest takie stricte gówniarskie zachowanie. Którego mógłbym się spodziewać po 12-latku. No, okej, no, spoko. Aha. Niestety teraz dobieram jedną kartę, którą on mi wtasował. No właśnie.
Czy mogę pokazać co ty mojego kanału? Światłość mnie zdradziła. No nie, że co. Demograficzne. Proszę. Dobra, Mati, już nic nie mówię, bo nie chcę się denerwować. Bardzo mądrze z twojej strony, bo nic mądrego nie mówiłeś. Lubisz igrać z ogniem? Błogosławiony, niech będzie ciasto pomocowe. Pamiętaj, jeżeli chcesz z kimś dyskutować, to nie używaj stwierdzenia bo ja wiem i chuj, i tyle. Bo to jest szczeniarskie zachowanie i to bardzo. I nigdy mądrze nie wyjdziesz przy takim... no, ośmieszaniu siebie tak naprawdę, no bo to co napisałeś to jest ośmieszenie siebie totalne. Jakie kanały na YouTube są według ciebie warte siebie lub warte uwagi? Nie wiem. Czy warlock używający kart discard na wysokim poziomie nie jest zbyt łatwy do ogrania, ponieważ przeciwnik wie co odrzucamy i może wokół tego grać? Nie wiem, może. Średnią wieku Gimpera łatwo zauważyć na eventach i MPGA. Ale żeby Priest w szóstej turze grał Dragonfire Potion, w siódmej przerażający krzyk i w ósmej Anduina, to już jest kurwa niesprawiedliwość. Jakie pakiety oferujesz zadanie sobie na twym najlepszym kanale? Jaki pakiet korzyści oferujesz? Stary, będziesz szczęśliwy, wzrośnie ci poziom szczęścia w życiu. Masz szansę również zdobyć główną nagrodę w Totolotku, czyli trafić przysłowiową szóstkę. Niektórym, jeżeli potrzebują, oczywiście rośnie przyrodzenie. Atrakcyjność wśród kobiet i zainteresowanie ze strony kobiet na najwyższym poziomie. I po prostu same profity. Czasami, gdy jestem na twoim streamie, czuję taką kulturę, ponieważ nie jeden raz potrafisz wdać się z widzami w takie konwersacje, które zawsze są odpowiednio argumentowane i takie bez obrazy. I takie bez obrazy 12-13-latkowie nie potrafią jeszcze wdawać się w takie rozmowy. No, znaczy... to jest może trochę śmieszne, ale... argumentowania swoich wypowiedzi nauczyłem się przez CD Action. Kiedyś się w tym zaczytywałem w Action Redaction i Smuggler bardzo często o tym gadał. I gdzieś mi to utkwiło bardzo mocno w pamięci. Ale tak, no ogólnie uważam, że no mimo wszystko, no jeżeli chcesz się z kimś rozmawiać, no to trzeba by tak trochę poargumentować swoje zdanie. A nie pisać, ja wiem i tak jest. No to no dzieci nada raczej. Czy też czytałeś jakieś książki? Nie, ja z analfabetów. Książę i raczej indygam. Prawie zachęciłeś mnie na suba, mnie interesują darmowe kepsy, ale jak subskrypcja tego nie oferuje? Stary, kto ci powiedział, że nie oferuje? Oczywiście, że oferuje. Istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, mniej więcej 1 do miliona, że po daniu subskrypcji w ciągu następnych 30 lat otrzymasz darmowego kebaba w najlepszej kebabiarni w mieście. Czy mam jakieś stare City Action? Nie. Znaczy w starym domu może mam, ale tak ogólnie to nie mam. Czemu ludzie porównują widzów danego człowieka
poprzez tych, których widać na konwentach, eventach. Sprawdźcie sobie statystyki, zobaczcie ile dokładnie ludzi ogląda w danym przedziale wiekowym. Znaczy, ogólnie gadanie o eventach to już jest totalna bzdura. Bez obrazu. Dlatego, że... Na eventy nie przyjdzie wam 30-latek drzeć się pod scenę po to, żeby dostać smyczkę, jak uda mu się ją złapać. To chyba jest logiczne. I patrząc przez pryzmat eventów, to każdego youtubera ogląda młodzież w wieku, nie wiem, powiedzmy 10-15, coś w okolicy. Ale nie patrzy się przez pryzmat eventów, dlatego że starsza część widowni po prostu nie przychodzi. Nie przychodzi na takie eventy. Ja nie mówię i nie mówiłem, że Gimpera nie ogląda ją osoby w wieku 10 lat, czy tam iluś. Natomiast uważam, że największa grupa odbiorców Gimpera jest w wieku około gimnazjalnym. Mi się wydaje, że Maciej właśnie chodzi na takie eventy po smyczkę. Ja to nie po smyczkę, ja to po darmowe t-shirty. Mam już tą szufladę. Nie, to znaczy, jeżeli mam być szczery, to statystyki YouTube'a też są przekłamane. Bo większość kont osób poniżej 18 roku życia i większość nawet powyżej 18 roku życia datę wybiera, wiecie, otwiera se rogi i wybiera, nie? Jakąś tam losową. W sensie. Więc to też nie ma co na to patrzeć. Mówisz o Gimberze teraz? No tak, teraz. No, nie mówię 3 lata wstecz. Wiecie, no do mnie podchodzą ojcowie, ojcowie z dziećmi na przykład na takich eventach i nie ma tych osób jakoś super dużo, ale zdarzyło się nie raz, nawet raz podeszła matka z córką, co mnie bardzo, bardzo z tego czasu rozczuliło. I normalnie byłem w takim szoku przez cały dzień, że panie. No zagram pod mana KR w granie tego gówniaka, takie średnie. A niech będzie z lewej. Fajne. Czyli jeżeli podchodzą do ciebie matki z dziećmi do średniego wieku widowni, to jakieś 5 lat. Kurde, 4. Jaki przedział wiekowy ciebie ogląda? Tego się nie da jakkolwiek pokazać czy określić. Na podstawie czego chcecie to określić? Czy to naprawdę konieczne? Wiecie, możemy sobie zrobić ankietę na streamie i to jest chyba najbardziej miarodajne. Możemy sobie popatrzeć na demografię na YouTubie. Ale... No, znaczy... Kiedyś było trochę inaczej, bo kiedyś konto na YouTubie to było konto na YouTubie i kij z tym, nie? A teraz... A teraz konto na YouTubie jest połączone z Gmailem i rzetelność tych statystyk jest pewnie większa. Ale dalej uważam, że na przykład... Duża część z tych osób, które są od powyżej 18 roku... Dobra, to już praktycznie GG. To pewnie są fejkowe daty, no bo ktoś tam, kto ma 12 czy 15 lat, poda więcej, żeby mógł wszystko oglądać, nie? I ciężko jest tak rzetelnie to określić, tak w 100% rzetelnie. O, że jakie to jest zjebane.
Czy mam tu jeszcze czego szukać? Wątpię, żebym był w stanie zbudować board z tego stanu. Przegrałem tym deckiem dwa razy na Warlocka, dwa razy na Priesta i na Huntera. W sumie to... Zmienimy trochę rzeczy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Jakie są karty za 1 many? Kochlik jest do dupy. Tanek mieć. To mi się bardziej podoba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nie wiem, czy tych też bym nie wymienił na coś innego. Ja nie wiem, w czym Bulwers, każdy ma target, ja jestem w twoim wieku akurat i czasem oglądam, chociaż nie gram już w PS-a, każdy ma target. Znaczy, rozmowa, znaczy to nie jest jakiś Bulwers, tylko rozmowa jest o tym, nie wiem w ogóle skąd to się wzięło, że pamiętam. Kto ogląda Gimpera, ale to taki, taka dyskusja bez celu trochę. Czy całkowicie odrzucasz granie na streamach w te najbardziej popularne gry typu CS, FIFA czy LOL? No a po co mam grać w CS, FIFA czy LOL? Jaki to ma mieć stary cel? Przecież ja nie umiem grać w CS, FIFA i LOL. Wiesz, kiedyś sobie pograłem trochę w LOLa, bo miałem ochotę. Może sobie kiedyś pogram w CS, jak mnie znajdzie ochota, a może pogram nawet w FIFA, jak mnie znajdzie ochota. Ale nie zmienia to tego, że ja w te gry nie umiem grać i to nie ma żadnego celu sensownego. Zbufuję tego smarka, bo mi swipe'em do śmierdzi. Ciebie oglądają ludzie dorośli. No, ja mam raczej wysoką średnią wieku. Nie grałem na nowej mapie Fortnite'a jeszcze. No, swipe available. O, to jest cool. Trochę dupy dałem z pozycjonowaniem jednostek. Muszę przyznać. Pomyślałem o tym wilku. Jak rozkażesz?
pograłem z WoW Classic jak wyjdzie, tak? Tak akurat mogę powiedzieć, bo jestem pewien. Czy Jade Druidem da się farmić legendę? Wszystkim się da. Wilkor Alfa. Stryk. Stryk. No i pstryk. Karty nie dobieram. Cześć, Japonek. WoWa grałem. No grałem tak z 15 tysięcy godzin, więc trochę grałem. Coś tam nagrywałem, ale to było dawno temu. A WoWa nagrywać nie zamierzam, bo to raczej dead end. Którą mamy godzinkę? Pierwszą. Okej. Okay. Kurde, ciekawkę mam. Moje myśli toczy zaraza. To fajnie. Jakie to jest zjebane, no litości. Co teraz, drugi? Spreading the plague? Mam czasem wrażenie, że szczególnie na twoich filmach stara się dostosować poziomem żartu do bardzo młodej widowni. No, spoko. Wiesz, ja mam czasem wrażenie, że na przykład kabaret moralnego niepokoju próbuje robić kabaret dla 10-latków. I co z tego? Zaś wspominasz osiągnięcie w innych karciach jak MTG czy Duel of Champions. Mógłbyś przybliżyć temat? Prawie stary o tym w ogóle nie mówię. Kiedy ja niby coś wspominałem o osiągnięciach tych, osiągnięciach tych karciankach? No. Dobrze. Wyglądasz może Australia Open? Nope. Jak odpowiadasz na setne pytanie, z jak ostatnio w swoim hejsie? Ale nie miałem żadnego ciągnięć w magiku. Nie. Zostawimy tak. Zły draw. Prawdę osom. A masz pożywienie. Trzymaj i bier. To ci dane zostało. Co za kawałek? The Path, Miracle of Sound.
Cześć, Sarnowski. Czy ja schudłem? Nie, no raczej nie schudłem z tego, co wiem. Ten akolita bólu trochę do dupy. Zawsze opłaca się dostać tego czerwiona ręce startowej? Nie. Znaczy, moim zdaniem nie opłaca się, a przynajmniej nie tak jak ja teraz zrobiłem, że zostawiłem czerwia i wymieniłem wszystkie inne karty. Bo tak jak widzicie, no teraz ten czerw no nie jest jakiś super użyteczny, więc... Zjebałem z tym. Więc raczej tak 2 na 10. Dobra, no tradeować tego nie będziemy, walimy damage, to jakiś kontrol. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Czy my chcemy nabustować tego jak najbardziej, typa? No, niech będzie. Zagram te mniejsze kreatury. Zobaczymy jeszcze, czy tego będę grał. Nie, nie będę. Podejrzewam, że będzie jakiś Blizzard albo coś innego. I tak to nic mi nie da, więc zadanie jak największej ilości damage'u z tego jest spoko. Tym bardziej, że ten wchodzi za zero wtedy, no i mamy szarżę. Podoba mi się, że korzysta z nakładki Inkeepera na Twitchu. No w sumie chyba wszyscy streamerzy korzystają. Hearthstone'a, jak się przynajmniej wydaje. Very good. No gramy tak. Gramy tak, bo to i tak chcemy zagrać, a to nam zdiskarduje wszystko. Ten Soulfire wrzucił najlepszą kartę, jaką mógł rzucić. Za co w tym deku można by wcisnąć Hero Card i Leroya? Jest w ogóle sens to robić, czy lepiej zostawić tak jak jest? Słuchajcie, ustalmy jedną zasadę. Jeżeli gram budżet czymś tam, to poszukajcie sobie coś tam normalnego i zobaczcie po prostu normalną decklistę. A nie próbujecie przerobić moją budżetową wersję deku na coś normalnego. No, oczywiście można, ale prościej jest... Widzicie budżet Zoloka? No to poszukajcie se Zoloka. Wpisanie Zolok, Koboldy i Katakumby w Google chyba nie jest zbyt skomplikowane, nie? No właśnie. No. To będzie prostsze i sensowniejsze. W sumie mogłem go zdiskardować i szukać Soulfire'a. Jak teraz, no to wpadłem. Może po 4 latach w końcu się oduczę klikać od razu karty, zamiast pomyśleć przez 5 sekund chociaż. Nadchodzi kres! Wyjątkowe odkrycie! Niedobre. Nie jest to dobre, panie. Oj nie, nie.
nie bój. Nie podejrzewam, żebym to wygrał. Zmieniłeś gambę na kamerce. I zmieniałeś kamerką. Kolento przegrał, nie będzie paczek, unfollow na Twitchu za to. Przecież nie mówiłem, żeby głosować na Kolento. To co ty do mnie chcesz, ziom? Znaczy ode mnie, nie do mnie. No, ja zagłosowałem na Sztana Urachi. Jak zdobyć złote karty? Jak zdobyć złote podstawowe karty? Musisz pobijać 60 levele postaciami. Od 50 do 60 levelu dostaje się właśnie te karty. Już GG, niestety. Chciałem to chodzić, jeszcze ten Amerykanin szok. Ale to jest szokiem. Już odpadli? Dlatego ja mówiłem. Przed tym... przy tym głosowaniu. Że spinanie się i tam rozkminianie na kogo głosować jest guzik warte, bo oni mają niemalże takie same szanse na wygranie tego turnieju wszyscy. Znaczy tam teoretycznie to można by posprawdzać. Line-upy i tak dalej, ale... O Boże, to jeszcze ten dek. No nie wiem, że kolo. Osiem... No miaram. Kiedyś będę taka jak ty. Kiedyś będę taka jak ty. Potrzebujesz mojej pomocy? Kiedyś będę taka jak ty. Może mu spela braknie.
Widzę, że kolega musiał się spuścić ze szczęścia, że udało mu się wygrać. Często to robi. Dobra, zostawimy ten deczek. On nie jest jakiś super dobry, nie jest super zły. Ale jest taki w miarę spoko.